Zaczęło się. Słuchaj, problem jest. Kasy nie mamy. Po maluszku. Stary się krząt. Co? Kończę liczyć kasę, gasimy światło. Kierowniku! Kierowniku! Bo jutro na wojnę jedziemy! Do domu spać. Na wojnę jedziemy, kierowniku, no! Bądź człowiekiem, kurwa, no! Jaką wojnę? Do Gazni. Czwarta zmiana stabilizacyjna. Afganistan. Afganistan. Sam środek. 18. Pierski Batalion Szturmowo-Desantowy! Czegowy Wróblewski! Czegowy Kaliński! Meldują się! No, chyba będzie dobrze. Trzeba bić wroga, kierowniku, no. Tu. W obronie granic żołnierz pije. Granic! Ja się drę! Mało ci było w nocy? Kupa! No zamknij gębę, bo do ciebie zejdę, no! To se schodź! No ty, cwaniaczku, zaraz się tam schodź! Na zawał, debilu! O, dzień dobry, pani mamo! Cześć! A, Kubuś prosił o przygotowaną wodę. Rzucę ci z drugiej strony, dobra? Dobra, idę. Michał! Wiem, pani mamo, no. Idziemy na siebie uważać. Obiecujesz? Obiecuję. Uważaj, na siebie i na niego. No idę. Masz wodę. Wreszcie! Chcesz odpalić? Średnio. A co, nie zapali? Dobra. Ale jak zapali, to dzisiaj na balety ty zapierdalasz na nogach, a ja jadę furą. Patrz teraz! No z czego cieszysz? Po chuju pes to spali. Ty, a jakbyś poszedł do przodu i dotknął klucze do silnika, a drugą częścią do karuseli. Poważnie. A teraz malutko pokażesz szeregowemu Kalińskiemu. Jak już? No. Już. Masz to? Na pewno? No. Wojna! Ja pierdolę! Daj, smoleńka! Zrządzimy! Na ściany czerwone. W żadnym wypadku. No to przynajmniej czerwone kanapy ja chcę. A ja chcę łeb łosia na drzwiami. No co sobie zrobisz? Ja przyjmuję do pracy kelnerki. No ja przyjmuję, przecież była umowa. No dobra, ja będę je szkolił.
Ja wypłacam kasę, a ty zapierdalasz na szmacie. Przecież masz doświadczenie. Tak, od samego mistrza. Ty sprzedasz żygi. Ale faktycznie skurwysyn. Trzeba będzie sporo kasy wywalić. A co z nazwą? No co chcesz od nazwy? Zajebistą. Ale bez planu. No w sumie tak. Plan się kojarzy z telewizją. Pomyślę, że nas sponsorują. Kurwa mały! Nie w szyby! Może być Hawana. Zesrało się. Ale było blisko, moim zdaniem. Spędzacie ciała? Weź siosy. Odważ się. Przecież wyjeżdżacie. No ale jak wrócimy, pojedziemy na zło. A strzała poczeka. Na chuj do raju pojedziecie, jak was mina wypierdoli. Jak wypierdoli, to strzała jest twoja. Zajebiście. Widzisz? Dać się Karin do przystanku z powrotem? No jasne, w bagażniku. Albo nie, mam dobry pomysł. Jak mały dobiegnie do lasu przed nami, to strzała jest jego na całą noc. Sam sobie biegnij, może dzisiaj coś wyrwiesz. O kurwa, jeszcze się zepsuła. Mały, ustawaj. Ej, czekajcie, chłopaki są. Dobra, zaraz wracam. Co tam? Siemka. Mogę? O co chodzi? Co o co chodzi? A, no, zadzwoniła, żeby ją przywieźć, no to ją przywieźliśmy. A co to za cwel? Kuzyn. Mały? No? Chcesz się śmignąć? No ba. Idziesz do Dagmary, tańczysz z nią, a na koniec łapiesz za dupę. Ale jeżdżę całą noc. No, wiadomo. Zajebiście. Stajesz mały. On żartował. Wiesz co masz robić, śmignę. W takiej sukience snajper by się odjebał z 3 kilometrów. I to w nocy. Zakład? No co, snajpera? Jak mnie tam zajebią, to przyjdziesz w takiej na mój pogrzeb. A ty na mój. Sam bym się zastrzelił, żeby to zobaczył. Co jest? Zysku patrzymy, co? Ej, dobra, dobra, a ty co? Ej, spokojnie, ej! Spokojnie, na luz rzuć. Sam sobie wrzuć na luz. Poprosiła tylko, żeby ją przywieźć. Dobrze, że cię nie poprosiła, żebyś ją przeleciał. Ha, ha, ha. Wiesz, to tak nie działa, maleńki. Nie? No zobacz, ciebie prosiłam, a i tak wyjeżdżasz. Za marne grosze będziesz za mięso armat nie robił. Dobra, chodź. O. Ej, grubasie! Fuck you! No, dłużej się nie dało? Mój dziadek był łanem, napierdalał szabelką w czołgi. Ojciec, co? Walczył z komunistami, więc drukował jakieś ulotki, a my? Arabów będziemy napierdalać. Ale to jest wojna, rozumiesz? Prawdziwa. Powiedzie, armaty, czołgi, samoloty, są karabiny, wszystko to. Michał. No. Jesteś frajerem, wiesz? Ty też. Nara. Nie lubię jej. Do domu! Masz ty, kurwa.
Trzymam się. Czasu afgańskiego doszło do ataku na polski konwój logistyczny. Poruszający się na trasie z bazy Warrior do bazy Ghazni doszło do ataku przy pomocy dużego ładunku wybuchowego umieszczonego wzdłuż trasy Highway 1. Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych polscy żołnierze wracali z akcji niesienia pomocy humanitarnej, gdy jeden z pojazdów najechał na minę pułapkę. Wszyscy zostali w trybie natychmiastowym podjęci przez medawak amerykański. Znajdują się już w szpitalu. Eksplozja była najpotężniejsza. Z tak potężną nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Ten ładunek, który eksplodował, mógł mieć kilkaset kilogramów. Hej, Misiu. No cześć. Niezłe przywitanie. Przepraszam. No i za co ty mnie przepraszam? Zepsułem się. Masz fajki? Są gdzieś tam. Mówili o was w telewizji. O tobie i Kubie. Co, chcesz założyć fanklub? A tak naprawdę to co tam się stało? No, ty co z tą chłopką tutaj? Szczególna. No ale to nie widzisz? Nie, czekaj, ja chętnie się z nim napiję. Spałeś z nią? Świetnie. Jak tam, Rachu? Spałeś z nią? Ej, Michał. Zamknij się. Proszę cię, przestań. Zamknij się, kurwa! A wiesz, co to znaczy? Deza moka oj harabriali? Nie strzelać. Jestem reporterem. Przestań. Nie zabiję cię. Miałeś z nim rozmawiać, tak? Nie go bić. Kurwa, uważaj. Kurwa. Jezus. Zybiesz! O! No przykryj go dokładnie tam. Nic mu na razie nie mów, okej? Okay?
Michał! O kurwa. Cześć. Cześć. Co tam, Rambo? Browary mamy. Przywieźłeś mi coś? Pozbierali nas tak szybko, że nie było czasu. Ja pierdolę. Awansowali cię? To dopiero jak cię zabiją. A ty? Zabiłeś kogoś? No ej, stary, na wojnie byłeś, no to pytam, nie? Masz. Dzięki! Zajebiste. Biorę sobie z tego turba. Co z nim? Z kim? No z Kubą. Byłem w innym szpitalu. Jechaliśmy razem na patrol. Wjechaliśmy w minę. Wyjebało nas, potem zawieźli nas do różnych szpitali. Tyle pamiętam. Pierdolisz. Chłopaków na minę wjebałeś? Wypierdalaj stąd. No co, spytałem tylko przecież, nie? Wypierdalaj stąd! Ujebało cię, stary. Idziemy. Nawet medalu nie przywiozłeś. Co cię odjebał tam w domu? Słyszysz? Podaj mi śrubokręt. Chcesz odpalić? Chodź, młody. Nie widziałeś mnie. Michał? Otwieraj, Michał! Słyszysz? Michał! No! No, otwórz to! Michałku, otwórz, otwórz, ja chcę porozmawiać.
czemu nie przyszedłeś? Fajną chustę przywiozłeś młodemu. Dla mnie coś masz? To nie były w czasy. Przecież wiem, żartowałam sobie. Co się stało? Wpadliśmy na minę, o to pytasz? Nie zabrali jednym helikopterem, jego drugim. Przecież nie o to pytałam. A o co? O model miny? Słuchaj, chcesz znać prawdę? Chcesz? Tutaj to nikogo nie interesuje, Michał. To jest tysiące kilometrów stąd. Tutaj mało kto w ogóle wie, gdzie leży Afganistan, rozumiesz? Czemu jesteś taki? Cześć, Michał. Ty weź wyluzuj, bo mi siostrę obudzisz. Nie ma Kuby, dzwonili, że nie żyje. Na minę wpadł. Będzie pogrzeb. Za dwa dni. Gadać przy jedzeniu, na filmie Bibi i tak dalej. Żeby to nie ma. Michał, słyszałem, że na minę wpadliście. I co? Podobno jakąś łapę urwało, co? Ja, czujecie to? Ręki nie mam. Nie mam ręki, jak jestem teraz konia zwalę. To nie śmieszne?
Witaj w domu. Thank you.